Więc jakie nowości AMZ Kutno w tym roku prezentuje? Znaczy w tym roku chciałbym tutaj podkreślić, prezentujemy wielozadaniowy pojazd do wykonywania zadań specjalnych dla specjalnych brygad na podwoziu Iveco, stały napęd 4x4, automatyczna skrzynia biegów, pojazd opancerzony w klasie B6, możliwość dopancerzenia pojazdów do pierwszego poziomu stanagu 4569, oczywiście obrotnica, wszelkie uchwyty na broń, możliwość przewozu pięciu, czyli drużyny z pełnym uzbrojeniu. Następnym takim wozem jest nasz ruchome stanowisko dowodzenia i tutaj prezentujemy tutaj na naszym żubrze, już wcześniej prezentowanym. Jest to żubr według konfiguracji, nazwaliśmy go Argus. Służy on tak naprawdę do monitorowania większych imprez stadionowych typu Euro 2012 na przykład. Podzielony jest na taki przedział kierowcy, przedział operatorski, pięcioosobowy i przedział techniczny. Oczywiście wóz jest na podwozie Iveco Rocargo o mocy 280 koni. Też jest wozem opancerzonym w poziomie trzecim według stanagu 4569. Oczywiście jeśli chodzi o minoodporność, jest odporny na skutki detonacji według poziomu 2 według tych 4569. No i to by było wszystko na temat tutaj Argusa. Prezentujemy tutaj też na podwoziu Iveco Rocargo nasz wóz do rozminowania dróg tak naprawdę. Jedzie przed kolumną wozów, rozminowuje, ma specjalne trały, które wykrywają miny, oczyszczają teren kolumnie wozów. Też jest ciągnięta oś nad silnik, chyba służy do tego, żeby ewentualnie... W razie ewentualnego wybuchu to most się wymienia, kabina jest też wysoko opancerzona, jeśli chodzi o kuloodporność o podwozie, tak, jest wąska dokładnie, jest to dwuosobowa wersja tego wozu i też tutaj robimy ten pojazd w ramach takiego projektu docelowego. A proszę powiedzieć, jak tam z zamówieniami z wojska, bo widzę, że uczestniczycie w jakichś projektach. Tak jest, no czekamy. Czekamy, projekty są po to, żeby je realizować, żeby zobaczymy, co później będzie się działo. No. A zamówienia z policji widzę, bo też... Nie, to też jest w ramach projektu z Wyższą Szkołą Oficerską w Szczytnie i jako taki właśnie wóz, jako ruchome stanowisko dowodzenia, no i też liczymy na jakikolwiek odzew ze strony policji po przetestowaniu.